Dolny Śląsk to chyba szczególne miejsce w sercu każdego kierowcy rajdowego. Tak, to prawda. No, Dolny Śląsk jest takim miejscem, gdzie tyle lat był rajd polski, gdzie odcinki specjalne, wyjątkowo trudne, od wąskich asfaltów do piekielnie szybkich, do cieków wodnych, które gdzieś się pojawiają. No, zawsze będę to wspominał jako bardzo trudny rajd, ale wyjątkowa atmosfera. Bardzo emocjonalni kibice, którzy potrafili zrobić wielkie przyjęcie, bo udało się tu parę razy wygrać i nie ukrywam, że zawsze, kiedy powracam na tą ziemię, to przypomnę sobie te piękne momenty zjazdów, gdzieś takich spadań, czy słynna Michałkowa, czy Kostka Walimska i te wszystkie zakręty, które no, gdzieś tam w sercu są i to były dla mnie cudowne chwile, kiedy tu jeździłem. Kiedy kierowcy rajdowi mieli łatwiej, kiedyś czy obecnie? Znaczy, trudno mówić jest o trudach, bo każdy okres miał swoje trudne chwile, trochę łatwiejsze. Ja na przestrzeni wielu lat jednak jeżdżenia mogę śmiało powiedzieć, że samochody zmieniają się, są coraz łatwiej prowadzące się, ale też wzrastają bardzo prędkości, nowoczesne zawieszenia, trakcja, przyczepność. To się wszystko bardzo zwiększyło. Kiedyś auta miały większą moc, ale były bardzo trudno uprowadzalne, więc kibice mieli ogromne widowisko. Bardzo często jechało się długimi bokami. Na tych spadaniach te auta podskakiwały, one nie skakały jak teraz, pach, jak żabka i na magnesie się przysysało, tylko było trudniej. Ale oczywiście teraz prędkości. Teraz jesteś trochę chłopcem z PlayStation, który musi w perfekcyjnym stylu trafiać w drogę. I oczywiście, że nie odważę się powiedzieć, kiedyś było trudno, teraz jest łatwiej, czy odwrotnie. Absolutnie nie. Każdy okres, każda rywalizacja miała te naprawdę wielkie momenty. Musiałeś jechać na 100%, żeby walczyć o zwycięstwo. Zbliża się kolejna edycja rajdu Dakar. Pan 10-krotnie brał udział w tej zabawie. Kusi Pana, żeby jeszcze raz stawić się na starcie? No niestety ta choroba, którą wydawało mi się, że zgasiłem, bo chyba trochę nieopatrznie powiedziałem mojej żonie, że kiedy będzie podium, to będę wtedy z nią rozmawiał o rozstaniu się z Dakarem. No jakoś tak nieopatrznie, przy dużym zmęczeniu, przy sporej ilości kontuzji, no powiedziałem w pewnym momencie, że tak, że się już nie jadę na następny Dakar. Ale gdzieś ten żal ogromny i tęsknota, bo moi koledzy się szykują, nawet w swoim zespole, w którym tyle lat, ostatnie 5 lat jeździłem w X-Raidzie. No, wszyscy się szykowali, nowe 3 miniaki, które są przygotowane, gdzieś bardzo, bardzo mocno zazdrościłem. Nie ukrywam, że to jest dla mnie trudny okres, ale gdzieś po cichutku rodzi się ta myśl, że może jeszcze przekona moją rodzinę, żebym pojechał na ten rajd. Na pewno będzie ciężko wjechać na taki poziom, żeby walczyć o podium, ale no gdzieś tam w okolicach dziesiątki to jest minimum, które by mnie sportowo interesowało, ale no niestety sportowcy nigdy nie chcą być gdzieś tam na jakimś miejscu, tylko chcą poprawiać swoje poprzednie miejsca, więc w moim przypadku to już zostały 2 miejsca, albo drugie, albo pierwsze, ale no mam świadomość, że to jest choroba, która na pewno we mnie szybko nie zgaśnie. Czego uczy taka ekstremalna impreza? No, myślę, że będę parafrazował słowa mojego idola, człowieka, który wielokrotnie mówił mi takie sentencje, które do tej pory powtarzam. Kiedyś Juha Kankunen powiedział: skończysz Dakar i będziesz innym człowiekiem. I myślę, że autentycznie tak jest. Pierwszy Dakar, który znienawidziłem, który powiedziałem: nigdy w życiu więcej, byłem tu 2 razy, po raz pierwszy i ostatni. Na koniec gdzieś w człowieku jednak to kiełkuje i zaczynasz chcieć wracać do tych najcięższych warunków. To jest przełamywanie swoich słabości. To są momenty, w których wydaje ci się, że już nic nie możesz zrobić, a jednak twój organizm może jeszcze więcej. To jest to cudowne poczucie, że kiedy wracam do domu, jak bardzo doceniam, jak mamy poukładane życie, jak tu jest bezpiecznie, bo na Dakarze dosłownie walczysz o swoje życie, walczysz, żeby przetrwać, walczysz, żeby przetrwać największe trudy. I myślę, że Dakar właśnie nauczył mnie, to może będzie takie trochę górnolotne, że życie jest piękne, że właśnie po Dakarze wszystkie te problemy, które gdzieś mi się tu pojawiają, są inne, małe, są do rozwiązania. To wracając tak z Dakaru do Polski, zobaczymy jeszcze Pana na starcie rajdu Polski? Jeśli tak, to w jakim? Mam świadomość, że mój kontakt z kibicami jest fenomenalny i kocham kibiców i uważam, i cały czas to powtarzam moim młodszym kolegom, pamiętajcie,
dzięki temu, że są kibice, istniejemy i my. I możemy walczyć, możemy funkcjonować jako sportowcy. I dla mnie kontakt z kibicami jest czymś wyjątkowym. I przyznam się szczerze, że mimo, że mam świadomość, że już będę jechał w tym rajdzie bardziej pokazowo, bardziej dla frajdy swojej, to ten kontakt z kibicami, to te spotkanie jest dla mnie czymś wyjątkowym. I te przecudowne słowa, panie Hołek, pamiętasz pan, jak pan żeś właśnie gdzieś na Michałkowej schodził w dół, ciarki miałem albo jak pan skoczył gdzieś odbił się od bandy i pojechał pan dalej. To są cudowne chwile i nie ukrywam, że dla mnie to też jest jakaś taka sentymentalna podróż. W następnym roku jest 20-lecie, kiedy z Maćkiem Wisławskim, z moim wspaniałym przyjacielem, pilotem, zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i one było takie. Wtedy powrócił polski motorsport na dobre miejsce. To były takie właśnie czasy, że po 20 latach Polak wygrał znowu rajd polski. Zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i myślę, że to był piękny czas. I właśnie będzie ta 20. rocznica, kiedy to zdobyliśmy, więc bardzo byśmy chcieli pojechać rajd polski jakimś może właśnie otwierającym samochodem, tak jak ostatnio w tym roku jechaliśmy tuż przed Ogier, gdzie naśmiewał się, mówi, ale pierwszy raz, mówi, ktoś kibice walą do gościa, który jedzie z zerem, a ja mam trochę więcej czasu na przygotowanie się, także się uśmiechał, że dzięki Hołek, przyjeżdżaj więcej. No i też się cieszył, że trochę kreski jednak mu prawidłowej na hamowaniach robiłem, specjalnie przehamowywałem, żeby jednak przetrzeć trochę trasę, żeby ta zerówka nie była tylko przejazdem, ale żeby jechać w miarę szybko. Także dla mnie to była wielka przyjemność, ale największą naprawdę było spotkanie z kibicami. Czy któryś rajd w pana karierze utkwił jakoś najbardziej? O, wiele było takich rajdów, wiele trudnych momentów. Myślę, nie wiem, trudno mi nawet powiedzieć, nie liczyłem nigdy tego, ale na pewno grubo ponad 100 rajdów przejechałem w swoim życiu. Jak nie, może w okolicach 200, jakbyśmy wszystkie cross country też policzyli, bo to przecież wiele, wiele sezonów. Także były rajdy cudowne, były rajdy trudne. Myślę, że ciągle gdzieś powracam jednak do tych rajdów WRC i tych takich momentów, który tam, chociażby rajd Cypru, w którym jechaliśmy z Maćkiem i końcówka była bardzo trudna, a chyba takim rajdem, jeżeli chodzi o emocje, to był rajd polski tu, na tym terenie, kiedy walczyliśmy z Deppingiem o zwycięstwo. I w zasadzie do ostatniego odcinka była to walka o sekundy i wtedy ten cudowny moment, ta radość kibiców, bo po 20 latach pierwszy raz Polak znowu wrócił na podium. No, 20 lat musieliśmy czekać, żeby Polak zdobył podium rajdu Polski i to była, wiadomo, silna konkurencja, walczyliśmy z super zawodnikami. Do tej pory chyba nikomu z naszych rodaków nie udało się pobić pana w wyniku w rajdzie Polski, jeśli chodzi chyba o samochody WRC. Przyznam się szczerze, że pozostawiam statystyki na później. Zawsze nawet moje puchary wszystkie leżą grzecznie w kartonach, czekają na ten moment. Ja się śmieję, żona mówi, no może przebudowujemy dom w tej chwili, może zrobimy ci taki pokój chwały, że będziesz mógł sobie przyjść i popatrzeć. Mówię, jeszcze nie teraz, jeszcze chwilę, poczekajmy. Śmieję się, że jak będą wnuki i będę miał bujany fotel, to będę wtedy pokazywał, o to właśnie wygrałem Silkway Ride, wielki rosyjski rajd, gdzie z Moskwy startował nasz prezydent, gdzie na mecie była cała generalicja, wierchuszka, niesamowity rajd. No, niewielu kibiców pamięta, ja niestety już wtedy nie byłem sponsorowany przez polskie firmy, byłem sponsorowany przez Amerykanów i przez Niemców w zespole X-Raid i trochę gdzieś te wyniki uciekły, nie zostały tak w Polsce sprzedane. Czy zdobycie Pucharu Świata, no, najwyższego trofeum w rajdach terenowych, to wszystko gdzieś udało się zrobić, ale niestety już nie w barwach polskich firm. I to mnie boli, bo u nas ciągle gdzieś są jakieś tarcia, jakaś polityka, jakieś układy i gdzieś mnie zawsze to piecze, za przeproszeniem, że polscy sportowcy, którzy naprawdę mogliby wiele zrobić, często w szczycie zupełnie gdzieś tam odsuwani są tylko dlatego, że jeden pan prezes czy drugi tego nie lubi. Ale nie to jest jak gdyby sensem sportu. W sporcie, tak jak powiedziałem, liczą się kibice, liczą się wielkie emocje i ten później cudowny moment, który wcale nie przychodzi, kiedy otwierasz szampana na podium. Ten moment przychodzi za parę dni, kiedy nasz świadomość, że praca całego zespołu, tylu wspaniałych ludzi, którzy Cię otaczają, na koniec spowodowała, że stanęliśmy na podium i mogliśmy wygrać. Jak przez te wszystkie lata kariery wspierała Pana rodzina? Jak Pan na nich liczyć w trudnych momentach? Śmiało mogę powiedzieć, że dzięki mojej żonie jestem tu, gdzie jestem. To wyjątkowa kobieta, a przede wszystkim zawodowy sportowiec, który przez wiele lat uprawiając sport była koszykarką. Nie plotła koszyków, tylko grała.
To tak, żeby było trochę dowcipniej. Rzeczywiście moja żona bardzo mnie wspierała i rozumiała momenty i ciężkie, bo nie zawsze wygrywałem. Czasem byłem przewożony na tarczy i nie wiadomo było, czy w ogóle jeszcze będę mógł startować, czy nawet chodzić, bo były momenty, kiedy był złamany kręgosłup i nikt nie wiedział, co będzie, jak to się skończy. Także rodzina przechodzi zawsze ciężkie chwile, aczkolwiek myślę, że moje córki i moja żona mają świadomość, że ja zazwyczaj wracam. No, tak się trochę przez te lata przyzwyczaiły i teraz naprawdę moja żona powtarza wielokrotnie, czy już nie masz dość, czy już nie masz dość tych zdań, już nikomu niczego nie udowadniaj, nie musisz. Zobacz, kochają cię kibice, masz wiele wspaniałych momentów, które przeżywasz, zostaw to w ten sposób. Niestety to jest taka choroba, ja to ciągle powtarzam, której nie można tak łatwo ugasić. Człowiek nie tylko potrzebuje adrenaliny, ale tego cudownego momentu rywalizacji, tego poczucia, że dałem z siebie wszystko. Nie zawsze to wychodzi. Czasami jedziesz na 100%, a wyniku nie ma. Innym razem wydaje się, że masz jeszcze zapas, a nagle prowadzisz, nagle wszystko działa. Sport nie jest jednoznacznie określony, że świetne przygotowanie, świetny samochód i wygrywasz. Czasami tak, ale czasami masz wszystko idealnie i nie wygrywasz. A innym razem coś kulawe, coś złe przygotowanie, wcale nie wygląda dobrze, a jednak możesz to wykrzesać. To jest piękno sportu. Nigdy nie ma 100% pewniaków. To odchodzą troszeczkę od sportu zawodowego. Mamy za oknami grudzień, coraz cięższe warunki atmosferyczne. Czy Pan jako mistrz kierownicy ma Pan jakąś radę dla przeciętnego kierowcy, jak bezpiecznie w takich warunkach podróżować? Chyba najcięższym elementem w tej chwili, póki nie ma śniegu, póki jest właśnie tak ciemno, kiedy zmierzch zapada bardzo szybko, kiedy mamy często mokre szyby, niewidoczność, jeżeli chodzi o lusterka. Ostrzegałbym przede wszystkim pieszymi, którzy bardzo, widząc światło, a są święcie przekonani, że przecież jedzie samochód, no to mi ominie. Bardzo często mamy ten w ostatnim ułamku sekundy szansę zauważenia i tu to się powtarza, oczywiście będę powtarzał za różnymi akcjami, system odblasków, mądre chodzenie. No każdy, kto ma świadomość, jak łatwo jest kogoś nie zauważyć. Kierowca w zasadzie bardzo rzadko wpada pod inny samochód, ale ludzie, którzy sobie maszerują poboczami, to jest bardziej apel do tych ludzi. Uważajcie, samochody bardzo często, mimo że są bardzo dobrze widoczne, nie mają szans kierowcy zobaczyć Was w odbijanym świetle z nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Drugi taki element, który już bym bardziej, czy apel skierował do kierowców, to nauczcie się oceniać przyczepność. Co naprawdę jest na drodze, bo bardzo często mając suchy asfalt, mając świetną przyczepność, wydawać by się mogło, że to jest idealny czas, żeby sobie pojechać trochę szybciej. Nic bardziej złudnego, szczególnie teraz. Gdzieś lekki szronik, gdzieś przymrożenie. Czasami sytuacja jest taka, że pada jakaś mrzaweczka, jest zero, za chwilę minus jeden i nagle gdzieś na mostku, w tym jednym miejscu, gdzie lekko wiatr przewiewa, będzie te parę metrów lodu. Wchodzimy, skręcamy, my skręcamy, samochód nie skręca i zaczynają się różne rzeczy. Jeżeli to się skończy jakimś obrotem czy rowem, to jeszcze jest dobrze, ale zawsze może ktoś jechać z naprzeciwka. Także ocena nawierzchni. Jeden z ważniejszych elementów, który nie do końca jest nauczany. Jak przeczytać nawierzchnię, czy ona jest przyczepna, czy nie. Prostą metodą, prostym sprawdzianem jest takie lekkie przyhamowanie, takie poczucie, żeby dobry, zawodowy kierowca czuje po kierownicy, że ona nagle zaczyna być lekka. Ona zaczyna mieć tą charakterystyczną taką swobodę poruszania. I ja już wtedy na wszelki wypadek depnę hamulcem i nagle się okazuje, że w nowoczesnych samochodach ABS-ik nam zatryka, a samochód wcale nie za wiele zwalnia, a już w tych starszych autach, no to zaszorują koła. I myślę, że to jest taki element trochę niedoceniany, bo cała reszta to jest dobra opona, bo to jest tak naprawdę ostatni styk z drogą. Później proste zawieszenie, niekrępujące ruchu ubranie. No, można by wymieniać mnóstwo rzeczy, czyli ta ergonomia w samochodzie, ale na koniec to jest ta świadomość, że mam jakieś umiejętności, nie przekraczam ich i jadę sobie bezpiecznie do celu podróży. Zdarzyło się Panu podróżować z nawigacją z własnym głosem? No, kiedyś mi takie dowcipy zrobiły dziewczyny parę razy. Nie bardzo to lubię, jednak przełączam szybko na dziewczyny.